Witajcie! W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Nightmare Animatronics. Jest to moje drugie podejście do nagrania tego fangame'a, a to dlatego, bo niestety poprzednie nagranie postanowiło nie nagrać mi dźwięku do samej gry. Z tego co tutaj widzimy, mamy tutaj kilka trybów. Dobra. Tutaj musimy znaleźć 10 kaset VHS, z tego co tu widzę. Dobra. Oj! Mamy tu jedną. O, jeszcze klucz tam był, zapomniałem. No. Tutaj już nic nie ma, jak możecie zauważyć. Dobra, ale zawsze otwieram go przypadkowymi klawiszami. O, dobra, mam tutaj zużycie latarki. Ej, tutaj coś było zamkniętego? Nie przypominam sobie, ale okej. Najważniejsze jest to, żeby znaleźć tutaj 10 kaset. Tutaj coś było? Tak, było. Pierwsza kaseta. O, panie Freddy, dzień dobry. Mogę poprosić o klucz? Dobra, jednak nie! Dobra. O, fuck! Tutaj coś mamy. Wolę za bardzo nie biegać. Ale z drugiej strony znam tą lokalizację, bo już raz to nagrywałem. Ale postanowiłem jeszcze raz dla was nagrać. Witaj, Freddy. Jak się masz? A, tak. Panie kaseta, Blade Fox. Mamy ten dodatkowy klucz. I wiem do jakiej drzwi. Chciałem ten fangame poznać z wami, ale mój kochany program do nagrywania postanowił mi zniszczyć moje plany. Ten celownik jest tak krzywy w porównaniu do latarki, że to jest hit. A teraz pytanie, czy on naprawdę porusza się za moim dźwiękiem? Kurde mać, musisz być w tym górnym holu, no. O! Mamy piątą. Mamy pół sukcesu. Z tymi drzwiami jest jedna kaseta. Dobra, udało się. No, Freddy'emu się nie podobało to, co powiedziałem przed chwilą, bo jednak się zorientował, że mam zbyt potężną wiedzę. O, 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 tutaj nie byliśmy? Dobra, szósta. Najwidoczniej nie. Tego się nie otworzy, to jest kamera. To jest tak, można powiedzieć, pseudo teaser do następnego levela, ale później zrozumiecie, o co mi chodzi. A, ten brat już przejrzałem z kilka razy. Czy tu byliśmy? Nie byliśmy. Mam cię. Gdzie jest Fredongo? O, jest! Genialnie.
Dobra, udało nam się zrobić level pierwszy. Zanim przejdziemy do poziomu drugiego, zobaczmy do modeli animatroników. Freddy, Fazbear, Foxy the Pirate, Bonnie the Bunny i Chica the Chicken. Na chwilę obecną są tylko cztery projekty właśnie podstawowej czwórki animatroników i nie ma żadnego więcej. Ale to prawdopodobnie dlatego, bo dopiero następne aktualizacje nadejdą. Na razie mamy dwa pierwsze. Jeden już zrobiliśmy, to niby jest easy. A kolejny z Fox Team to już jest medium. Ale przejdźmy właśnie do naszego Foxiego, czyli mojego ulubieńca. Dobra, mam tutaj kamerę i to. Mamy 10 minut. Jakby ktoś się zastanawiał, kamera się odpala pod C, żeby nikt nie miał wątpliwości. Okej. No to lecimy. Pierwsza kaseta. Tu nie ma nic o dziwo. Druga. Gra nie jest aż taka trudna. Szczególnie jak się powtarza wszystko, co zrobiłeś. Dobra. Gra nie posiada staminy, co jest moim zdaniem dosyć większym ułatwieniem. I dopóki nie wejdziesz jakiś zaułek, nie wejdziesz jakiegoś za mnie tego pomieszczenia, to animatronik nie ma jak cię złapać. Przejdziemy się tędy. O! Mamy czwartą. Tutaj byliśmy. Będziemy musieli pójść jeszcze na środek, gdzie animatronik się szwenda najczęściej. Tu na stole nic nie było? Było. Dobra, szósta. Szkoda, że tych nagrań nie da się nigdzie odpalić. To jest przykre. O, tu idzie naszego animatronika. O nie, nie, nie! Nie! Pamiętacie, jak mówiłem, że animatroniki są zbyt wolne? Myliłem się. Wiecie, ta gra bardziej polega na cierpliwości w tym chodzeniu. Wychodzić powoli. Bo jednak Foxy to kieruje się słuchem i tylko nim. O, gdzie ostatnia kaseta? Domyśl się. I nie mogę tu biec. Bo inaczej mnie zeżre. Bo mnie znajdzie bardzo szybko.
Czyli większą stronę mam nie iść, że w poszukiwanie. Ale by to było chamskie, kiedy on by się kręcił przy ostatniej kasecie i nie odchodziłby od niej. I oddałby całe swoje życie, żebym tylko nie dotknął jej. O kurna! Ludzie? Cuda się zdarzają. Udało się! Nie byłem tutaj! Wkurzyłem się, jakby ten animator mnie teraz zabił, kiedy zobaczyłem ostatnią kasetę. Ale co najważniejsze, udało się. Na chwilę obecną gra jest w formie demo i mamy tylko dwa pierwsze levele. Zobaczyliście, jak się je przechodzi. Iggy też, story mode jest zablokowany, level pierwszy już przeszliśmy, bo to było z Freddym, oczywiście ten na easy. Różnica pomiędzy tymi dwoma levelami jest taka, że Freddy bardzo szybko odpuszcza, a Foxy jak ci już zobaczy, to masz 95% szans, że cię dojedzie. Ale udało nam się, co dwa razy zrobiłem ten sam fun game. Dwa levele po dwa razy. Dobra, to tyle w tym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnych materiałach. Na razie!